złoto, srebro i 3 punkty. To jest na pewno opowieść o pewnych uczuciach. Ja sądzę, że jestem artystą, który tworzy wrażenia. Sądzę, że to są wrażenia u mnie i sprawa wiary, ale niekoniecznie religijnej wiary. Tu chodzi w ogóle o samo słowo wiara. I kiedy komponuję taką wystawę, czy nawet kiedy właściwie maluję, to nie myślę nawet o tym, że to będzie wystawiane. Ale kiedy maluję, to te prace, one powstają właściwie z wyniku nie przemyśleń jakichś technologicznych, nie posiadam żadnych podkładów teoretycznych. Po prostu te prace powstają w żywiole i to bardzo często jest tak, że kiedy ja biorę płótno do ręki, to jeszcze w pierwszym momencie nawet nie wiem, co dokładnie wyjdzie. Ja już dokładnie wiem, że chcę to zrobić i koniec. I nie ma żadnego szkicu, nie ma żadnego przygotowania. To, co przedstawiam właśnie z tym tematem złota i srebra, nie jest takim tematem codziennym. Do tego efektu, jaki jest, doszedłem, można powiedzieć, bardzo przypadkowo. Ostatnie 10 lat to właściwie ja byłem instalatorem i robiłem instalacje wszędzie i wszyscy tylko instalacje chcieli i jakby zapomnieli, że ja maluję. A wcześniej miałem właśnie okres, że byłem tylko malarzem, a nie instalatorem.